styczniu. Nowy rok akademicki zainaugurowała dziś także Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. To jedna z największych niepublicznych uczelni w kraju. Co prawda i ją dotknął niż demograficzny, ale według władz uczelni nie na tyle, żeby zachwiać jej finansami. Marta Pietrasiewicz. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 11 lat historii, 10 tysięcy kształcących się tu obecnie osób i ponad 100 wykładowców. Studenci uczą się na 5 kierunkach magisterskich, 8 licencjackich i 3 inżynierskich. Wykładowcy traktują wszystkich raczej indywidualnie, nie grupowo, można się zwrócić do nich. Jest dobry przebieg informacji. Znajomi mi powiedzieli o tym, no spodobała mi się, podobają mi się wolontariat w SEI i w ogóle chciałam się nawet zapisać. A psychologia, no bo lubię to. Lubię pomagać innym. Władze uczelni z dumą mówią, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w regionie, która przyjęła na pierwszy rok studiów przeszło 2000 osób, ale i tak o 10% mniej niż przed rokiem. Magnesem przyciągającym kandydatów miały być nowe kierunki i specjalizacje, które kładą nacisk na konkretne wykształcenie, na przykład organizacja transportu czy diagnostyka samochodowa. Nie odczuwamy tak bardzo niżu demograficznego. Dobrą pracą, jakością, dobrymi programami kształcenia, troską o studenta, no i ciągle podejmujemy nowe inicjatywy, nowe wyzwania. Ale za naukę w tej uczelni trzeba płacić około 1600 zł za semestr i jak sami studenci przyznają, o indeks szkoły jest tu znacznie łatwiej niż na uczelni publicznej. Łatwiej się jest dostać niż na normalną państwową uczelnię. W tej chwili pracujemy nad nową strategią i nad programami rozwoju, programami, które pozwolą nam zabezpieczyć z innych źródeł przychody. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji inwestuje w bazę dydaktyczną, nowe sale i laboratoria, korzysta z unijnych programów, tylko w ostatnich latach wykorzystała 36 milionów złotych.